Judo unites us all. Honor, integrity, courage, and respect. BIGF World Tour. Judo for the world. Wracamy do Turynu. Przed nami główne wydarzenie wieczoru gali organizowanej przez grupy OPY 2000. Do ringu zmierza już Laes Chaibi, pięściarz z Francji, pretendent do pasa IBF Intercontinental w kategorii super lekkiej, limit wagowy do 63,5 kg. 32-letni Francuz boksujący z odwrotnej pozycji. Chaibi! W tym roku dwie walki Chaibiego, dwie zakończone zwycięstwami. No i pierwszy tak naprawdę poważny pojedynek o tak prestiżowy tytuł w jego przygodzie z zawodowym boksem. Fajne suo ingresso sul ring, all'angolo rosso, il cosfidante al campionato intercontinentale IBF dei pesi super leggeri. Nato a Foggia, residente a Torino. Andrea Scarpa! I między liny zmierza również Andrea Scarpa, faworyt gospodarzy, bo urodzony w Foggi, ale mieszkający w Turynie. Faworyt miejscowej publiczności, 28-letni Włoch, były mistrz tego kraju w kategorii super lekkiej. Były mistrz tego kraju w kategorii super piórkowej. Zawodnik, który zbliża się do tych poważnych pojedynków. Dzisiaj ma okazję wejść do pierwszej 15 rankingu IBF, bo automatycznie zwycięzca tej walki będzie w najnowszych notowaniach International Boxing Federation w pierwszej 15, co oznacza, że zyska prawa pretendenta do tytułu mistrza świata. Jest o co walczyć, oczywiście faworytem jest Włoch, ale Francuzi nie tylko na tej gali, ale wielokrotnie nam pokazywali, że nawet jeśli ich zawodowy bilans nie wygląda zbyt okazale, to trzeba się z nimi liczyć. Walka wieczoru z kilkoma polskimi akcentami, bo w ringu te zawody będzie prowadził Leszek Jankowiak. Na punkty walkę będą oceniali Michael Huk ze Szwecji, Remigio Ruggeri z Włoch i inny polski arbiter Mirosław Bruzio. Widzimy Leszka Jankowiaka z tyłu. I spodziewajmy się też polskiego hymnu, bo Włosi przyzwyczaili nas do tego, że grają, aby uhonorować obecność w ringu arbitra, grają też hymny sędziego głównego przed tymi głównymi walkami wieczoru. Finisce il tempo delle parole ed inizia la legge del ring. All'angolo blu, al peso di 62,6 kg. In pantaloncini rossoneri e con un record da professionista formato da 24 incontri disputati. Jako pierwszy przedstawiany jest Laes Chaibi. 14 wygranych, 8 porażek, 2 remisy, 2 zwycięstwa przed czasem tego pięściarza, w tym roku 2 występy i 2 wygrane. Boxing Club da Avignon, Francia. Laes Super Saiyan Chaibi. Chaibi, il suo avversario all'angolo rosso, al peso di 62,9 kg, in pantaloncini bianco-oro e con un record profesionista czerwonym. Faworyt gospodarzy Andrea Scarpa, 18 wygranych, tylko 2 porażki, ale poniesione na początku zawodowej kariery, 9 zwycięstw przed czasem. Te porażki w 2011 roku w drugim i trzecim zawodowym występie, później seria zwycięstw, kilka tytułów mistrza Włoch w różnych kategoriach wagowych i teraz szansa, by zdobyć pierwszy poważny tytuł międzynarodowy. Per la OPY 2000, nato a Foggia e residente a Torino, Andrea Scarpa! Scarpa!
ciepło przyjęte oczywiście przez turyńską publiczność. Andrea Scarpa. Ed ora è il momento di ascoltare gli inni nazionali. Iniziamo con l'inno nazionale. Hymny państwowe. Zaczniemy zapewne od fragmentu Mazurka Dąbrowskiego, aby... No właśnie, uhonorować obecność w ringu Leszka Jankowiak. Un applauso per l'inno nazionale polacco. Ed ora per gli ES Chai B ascoltiamo l'inno nazionale francese. Anche per l'inno nazionale francese. Ed ora to nami Marsylianka i teraz czas na hymn Włoch. Odśpiewany przez wszystkich obecnych kibiców hymn Włoch. No i za chwilę początek zakontraktowanej na 12 rund walki pomiędzy Andreą Scarpą i Laesem Szajbim. Walka o pas IBF Intercontinental w kategorii super lekkiej. Szajbim mówił przed tym pojedynkiem, że trochę go zmęczyło zbijanie kilogramów. On na co dzień boksuje albo w kategorii półśredniej, albo w super półśredniej. No tutaj musiał zgubić trochę masy. No zobaczymy, jak wpłynie to na jego postawę w ringu na przestrzeni 12 rund, co może być widoczne. Eksponuje nam realizator polskiego arbitra Leszka Jankowiaka. No cieszymy się, że często, coraz częściej zresztą Leszek Jankowiak bywa zapraszany do prowadzenia czy też do punktowania tych bardzo ważnych pojedynków o europejskie i światowe tytuły. Możemy czasami tylko żałować, że odbija się to na tym, że nie ma go na polskich galach, gdzie jest zdecydowanie najlepszą postacią spośród sędziowskiego grona. Jest dokładnie tak, jak mówisz, zawsze trzyma nerwy na wodzy, dobrze zna swój fach, widzi boks zawodowy, także bardzo dobry sędzia, najlepszy wśród Polaków.
Na punktującym dzisiaj, jednym z trzech punktujących, przypominamy, jest inny Polak, Mirosław Bruzio, sędzia z Łodzi. No, możemy być pewni, że takich przejawów niekompetencji, jakie oglądaliśmy tutaj w wykonaniu włoskich sędziów u Leszka Jankowiaka, nie dostrzeżemy. Faworytem tego pojedynku oczywiście jest Andrea Scarpa. To on tutaj jest promowany przez grupę OPI 2000. Oglądamy kolejnego Francuza na tej gali, pierwszego niepromowanego przez organizatorów tej imprezy. A tak jak mówiliśmy, Francuzi gwarantują pewien poziom, poniżej którego większość pięściarzy z tego kraju nie schodzi. Być może nie mają oszałamiających bilansów. Tutaj Szajbi często jeździ na wyjazdy, kilkukrotnie boksował w Kanadzie, w Hiszpanii, ani razu podczas tych pojedynków wyjazdowych nie odniósł zwycięstwa. Rzadko przegrywa przed czasem, no i przede wszystkim nie boi się wyzwań, dlatego też przyjął tę walkę z Andreą Scarpą, pomimo że jest ona toczona w trochę niższym limicie wagowym niż on jest przyzwyczajony. Dobry lewy stół Francuza. Szejbi, widać doświadczenie, od razu jest luźny, od razu łapie kontakt ze swoim przeciwnikiem. Bardzo bezpieczny matchmaking i dobry, trzeba przyznać, bo Szejbi potrafi się zachowywać w ringu, potrafi boksować, a też dwa nokauty świadczą, że nie ma tam jakiegoś strasznie mocnego uderzenia, na które musiałby Scarpa uważać. Teoretycznie to Szejbi zbijał kilka kilogramów, ale widzimy, że lepsze warunki fizyczne są po stronie pięściarza z Włoch. Tę kategorię wagową jest wysoki, a w tej akurat wadze zawodników z mocnym uderzeniem nie brakuje. Wspomnijmy tylko Lukasa Matisse, Rusłana Prowodnikowa, ale tutaj jest cały gwiazdozbiór, Terence Crawford, Adrien Broner i wielu, wielu jeszcze innych pięściarzy. Nie, no to są wybitne jednostki, bo ogólnie bardzo mocna, silnie obsadzona kategoria wagowa, szczególnie właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ale pas IBF ma teraz Rosjanin, Edward Trojanowski. I taki Andrea Scarpa dla niego byłby dobrym rywalem na galę rosyjską. Tak, ale Trojanowski jest mniej wybitny niż ci, co wymieniłeś. Bardzo wyprostowany, trochę przewidywalny w swoich atakach, ale skupmy się na pojedynku. Scarpa na razie bardzo ostrożnie. To Szejbi ma inicjatywę, to on próbuje gdzieś tam zniwelować chyba przewagę szybkości Scarpy i bije często właśnie lewy w tułów, po to, żeby Scarpa nie był taki ruchliwy, po to, żeby nie uciekał mu, podjął wymianę, a z pewnością jak każdy Francuz Szejbi pożąda tej wymiany. Zobaczymy, na ile ta odwrotna pozycja Francuza będzie sprawiała problemy Andrei Scarpie. Na razie właśnie w stylu pięściarza leworęcznego stara się wywierać presję, narzucać swoje warunki pięściarz z Francji. No i ten lewy prosty to jest dobry pomysł, natomiast Scarpa powinien zacząć ten lewy prosty kontrować, bo Szejbi nie bije go jakoś bardzo dokładnie technicznie, często się wychyla w ręce, nie wracają mu do gardy. No i powinien go kontrować, ponieważ jeśli da za dużo swobody Francuzowi, no to on będzie realizował swoją taktykę. W końcu nogi Scarpy staną i będzie to trudny pojedynek dla niego, trudniejszy niż wszyscy to zakładają. La prima ripresa di studio ci può stare, cerca di rientrare di più, metti più sinistri, ok? Aspetta il suo destro, cioè la gamba, tieni la tua sinistra, la tua gamba, ok? Andando benissimo. Sei partito bene, mi sembra che non sia ancora concentrato, solo quello. Ho battuto solo un po' pesante. Devi trovarci la misura. Na razie spokój w narożnikach, runda pierwsza, runda rozpoznawcza. Nic tu wielkiego się nie działo, szczególnie brak inicjatywy ze strony Scarpy. Pamiętajmy też, że Scarpa boksuje przed własną publicznością, a to potrafi działać na dwa sposoby. Niektórych motywuje pozytywnie, niektórym krępuje ruchy i sprawia, że są za bardzo usztywnieni. Dobry lewy w tułów, no. I może jeszcze w inny sposób działać, że
mogą być pewni punktowego zwycięstwa i nie podejmować jakichś specjalnych starań, żeby zachwycić tę publiczność. Już teraz ładnie trafił krawem podbródkowym, ale dosyć bierny jest w tym półdystansie Andreas Karpa. Widać, że on lubi boksować na dystansie sami prostymi. A tutaj Francuz dąży do walki w bliskim dystansie. Tak, poza tym ma dobre ciosy w tułów, a że tak powiem, Skarpa nie odpowiada. I to jest, to powoduje, że Szejbi może rozwinąć się w tych atakach, że może bezkarnie podchodzić nawet bez ciosów prostych, tak jak w tej chwili może popełniać te błędy, które popełnia przy zadawaniu ciosów podbródkowych, czyli prostuje się narażony na kontratak, ale nie jest kontratakowany. Naprawdę rzadko spotykana, widywana taka bierna obrona na tym poziomie boksowania. Jeśli nie zatrzymasz Szejbiego teraz, w tym momencie Skarpa, no to tak jak powiedziałem, to może być trudna dla niego walka. Wreszcie znakomity prawy prosty. Widać, że tutaj publiczność będzie żywiołowo reagowała na każdy celny cios Skarpy. To też może mieć wpływ na sędziów, którzy na pewien odbiór, obraz tego pojedynku. Ale jak na razie Szejbi odważnie boksuje, no i wykorzystuje to, że właśnie w tym półdystansie Skarpa jest zupełnie bierny, nieaktywny. Czeka albo aż sędzia przerwie walkę, albo aż gdzieś sam wystrzela się Szejbi, a widzimy, że Leszek Jankowiak czujnie na razie to prowadzi. Nie rozumiem tej taktyki. Ja też nie, szczególnie, że Skarpa na przykład widać było przy tym prawym sierpowym po akcji prawy-lewy, że naprawdę dużo błędów popełnia. To nie jest pięściarz jakoś super ułożony technicznie. Te ciosy dlatego też nie mają siły, bo one mają trajektorię ruchu taką, że ich wektor siły się rozkłada, łokieć niedokręcony, pięść nie zamknięta. Natomiast ma swoje określone walory, czyli częsty lewy w tułów, spokój w obronie, doświadczenie, które pozwala mu na razie wygrywać w tej drugiej rundzie. Źle boksuje Skarpa. Wydaje się, że jednak jest usztywniony tą presją. Pierwszy poważny tytuł w karierze, bo walka przed własną publicznością. Druga runda raczej dla Francuza. Skarpa wydaje się jakby lekko przestraszony. Nawet nie wiem, czy usztywniony presją, czy właśnie przestraszony poziomem rywala, natomiast wynika z rekordu Francuza, że nie bije tak mocno, także powinien szybciej dojść do siebie Skarpa, kontrolować ten pojedynek, wykorzystać swoją szybkość przede wszystkim. Skarpa nie może mieć takich przestojów w tym półdystansie, nie może czekać na, no nie wiem w zasadzie na co, bo na pewno sędzia tutaj, Leszek Jankowiak, nie wkroczy, bo Szejbi nie robi nic złego. Niepotrzebnie zakłada tą prawą rękę za głowę rywala, ale to poza tym, przy tak biernej postaje w półdystansie, on po prostu oddaje długie fragmenty kolejnych rund. Tu widzieliśmy jedną, jedyną dobrą akcję Skarpy, zbicie prawą ręką i zbicie lewą ręką, przede wszystkim blok i prawy prosty bezpośredni. Bardzo ładna technicznie, ale tak jak powiedziałem, jedna, jedyna w tej drugiej rundzie. Poza tym inicjatywa należała do Francuza. Szybko zobaczył Szejbi, że jak zejdzie do półdystansu, to Skarpa po prostu się zasłania, nawet nie próbuje oddawać ciosów. Na pewno będzie cały czas to wykorzystywał. A i w tym dystansie też Skarpa nie jest specjalnie aktywny. Nie, a Szejbi jest, bije ciosy w tułów. Teraz bardzo ładnie skrócił dystans. No i wreszcie kontratak prawy prosty, prawy bezpośredni. To już widzieliśmy, że skutkowało, ale też Francuz zrewanżował się podwójnym lewym prostym, takim skrokiem w przód. Duża różnica w szybkości. Delikatnie zaczynało się rozluźniać Skarpa, ale na razie są to tylko epizody, fragmenty. Musi przede wszystkim uwolnić swoje ręce. Musi sprawić, że te ręce będą wyprowadzać ciosy, że teraz przestrzelił i to też doda pewności siebie z pewnością Francuzowi. To on przepuścił atak, to on zaatakował technicznie, to on skontrował.
Ale jak boksuje na takim spięciu Skarpa, to zobaczymy, jak to odbije się na jego kondycji. No na pewno niezbyt dobrze, szczególnie, że też Szejbi korzysta z ciosów w tułów i mu ten oddech cały czas stopniowo zabiera. Na pewno mu zabierze pracę nóg. No i podkręca tempo właśnie Francuz. To on dąży do tego, żeby tempo tego pojedynku było wysokie. On wyprowadza więcej ciosów. Tu widzimy raz hak między rękawice, raz tam daleko za łokieć. Szczególnie ten lewy, który u Mańkuta jest silniejszy. Teraz prawy krótki sierpowy Szejbiego. Skarpa na razie jakby przechodził obok walki. No ale teraz dobry z kolei prawy kontrujący. Ma te fragmenty, po których po jego celnych ciosach publiczność od razu krzyczy, żyje tą walką. To mogą pamiętać sędziowie. I teraz krótki prawy sierpowy w wykonaniu Skarby, ale zwróćmy uwagę, jak podniósł drugi raz głowę pod brudkowym ciosem Szejbi. Niewygodny jest dla Skarpy Szejbi. Widać, że on jednak woli pięściarza, który boksuje tak jak on, na dystans, spokojnie. A tutaj Francuz, podobnie jak większość pięściarzy z tego kraju, po prostu idzie za gardą do przodu. Specjalizuje się raczej w takich bokserskich szachach Skarpa. Natomiast Szejbi zdecydowanie preferuje bójkę, zdecydowanie preferuje wymianę. Rozbity nos Andrej Skarpy. Potwierdza się to po raz kolejny, że pięściarze z Francji, nawet jeśli gdzieś te bilanse mają zapisane na swoim koncie kilka porażek, to mimo wszystko poniżej pewnego poziomu nie schodzą. Tak, myślę, że to te podbródkowe zrobiły robotę, odniosły efekt w postaci tego, że nos Skarpy jest rozbity, bo to, tu widzimy, jak przeciągnął Szejbi ten podbródkowy w górę. Mimo że nie bije mocno, to sprawia określone wrażenie na przeciwniku. Czwarta runda z zakontraktowanych 12 przed nami. No i od lewego w tuf rozpoczął Szejbi. Od razu poszukał tego lewego również na górę. Natomiast Skarpa przejrzał ten zamiar. Uniknął ciosu. Teraz z kolei prawy w tuf. Podoba mi się właśnie u Francuza, że ma jakiś pomysł na taktykę, na ten pojedynek. I cały czas nie zapomina właśnie o tych atakach na dolne partie. Te sierpowe już są gorsze technicznie, one idą trochę w górę. Trochę ześlizgują się po gardzie Włocha. Natomiast Szejbi ma inicjatywę. Teraz zaczął Skarpa powoli klinczować, bo tak jak bierny był w tym półdystansie, nawet nie próbował klinczować. Tak teraz zaczyna łapać zbliżającego się Szejbiego. No i pierwsza taka bardziej otwarta wymiana w wykonaniu Skarpy. Ale spokojnie przyjął to Francuz. Wziął na odchylenie, oparł się o liny. Teraz próba, ładnie krok w tył zrobił właśnie Skarpa i od razu uniknął całego ataku Francuza. Natomiast kiedy daje się namierzyć, kiedy daje złapać kontrakt Szejbiemu, ten kontynuuje swoje ataki, tak jak w tej chwili. On nie szuka pozycji, nie kalkuluje, po prostu zadaje ciosy w takiej pozycji, jakiej jest, aby tylko ten cios doszedł, aby mu zrobił miejsce na kolejny. Teraz mocny, lewy, prosty Szejbiego. Zupełnie odwrotnie jak Skarpa, który najpierw szuka pozycji nogami i dopiero później zadaje cios. Teraz przeliczył się z tym atakiem bezpośrednim lewym Szejbi, ale już wraca do prawego prostego, już ten drugi był skuteczny. To może zamęczyć taką taktyką Skarpę, pięściarz z Francji. Wreszcie dobry atak Włoch.
Ociera teraz krew z nosa Andrea Scarpa. Chyba coraz mocniej rozbity jest ten nos Włocha. Kilka ciosów w tej rundzie też przyjął. O, teraz skontrował ładnie lewym sierpowym, ale no jednak skuteczniejszy w tym starciu jest Szajbi. No i to jest najlepsza broń na Mańkuta w półdystansie. Krótki lewy sierpowy w kontrze. Szczególnie jeśli się jest obdarzonym refleksem i szybkością, jaki ma Scarpa. Oczywiście nie korzysta z tych swoich walorów w tym pojedynku, ale powinien zacząć, jeśli chce wygrać w tym pojedynku, dobry prawy prosty na zakończenie akcji. Scarpa był wyprostowany, przyjął ten cios bez żadnej obrony. Kłopoty faworyta, gospodarzy. Nie tak sobie wyobrażali początek tego pojedynku wszyscy, którzy dobrze życzą Andrei Scarpie. On mieszka tutaj w Turynie, no sporo z pewnością osób znajomych, rodziny przyszło, aby obejrzeć jego pierwszy duży triumf, bo jednak pas IBF Intercontinental to już jest jednak pewien prestiż w zawodowym boksie, a tutaj są problemy. Tu widzimy na powtórce, jak Szejbi przepuścił prawy konturujący Scarpy, jak kontrolował cały czas to, co się dzieje w ringu. No i ciosy w tułów, znakomita akcja, lewy hak, lewy podbródkowy, ponowienie tą samą ręką. To świadczy o tym, jak rozróżniony jest Szejbi już w tym pojedynku. Lewy w tułów, nie zapomina cały czas o swojej podstawowej taktyce koronnej akcji, czyli tym wydłużonym lewym w tułów. A Scarpa nie może znaleźć tempa kontrataku, bo za rzadko zadaje te ciosy. No, ciężko jest trafić jednym perfekcyjnym uderzeniem. Proszę, ciosy w tułów, a Scarpa pochylony. Łokcie bardzo wąsko, widać, że obawia się tych ciosów w tuł. Nos osłania górę, a ten nos jest coraz bardziej rozbity, coraz bardziej czerwony. Poza tym Włoch jest jakiś zniechęcony w tym pojedynku. Jakby spodziewał się łatwiejszej walki, jakby nie do końca szło wszystko po jego myśli. Poza tym Scarpa nie daje, Szelby nie daje mu odpocząć, bo w momencie, kiedy bije te kombinacje akcji, zawsze później kończy ciosami prostymi. O, ładnie teraz trafił prawym. To jest presja i fizyczna, i psychiczna na Scarpie, który jednak no, boksuje pod też presją własnej publiczności. Liczą na niego promotorzy. Jest w walce wieczoru takiej dużej gali po raz pierwszy pięściarz z Włoch. O, te wszystkie okoliczności widać, że niezbyt dobrze wpływają na jego kondycję. No tak, no w tym jest bardzo podobny na przykład Szejbi do Mohamediego, czyli ciągła presja, może trochę mniej silny cios, trochę gorszy technicznie, no ale ten sam upór, te samo zadawanie kombinacji z każdej pozycji. Nawet na chwilę nie daje odpocząć Scarpie. Szejbi przestrzelony teraz prawy sierpowy. Po raz kolejny ociera krew z nosa. Mam wrażenie, że coraz bardziej ten nos przeszkadza Scarpie. Mam wrażenie też, że coraz ciężej oddycha. Teraz cały czas przyjmuje prawy właśnie, kiedy Szejbi wychodzi z tej wymiany, prostuje. Zwyczajnie w ciemno może być ten prawy prosty i wie, że znajdzie tam Szejbiego, który już stanął, już nie porusza się tak na nogach, jak to było w pierwszej rundzie i tylko chyba w pierwszej. Nieaktywny jest Skarb. Za mało ciosów zadaje. W tym momencie nawet te jego pojedyncze zrywy przeszkadzają. To może wynikać z tego, że on po prostu ma problemy z oddychaniem. To może wynikać też z tego, że on na chwilę nawet się nie rozluźnił w tym pojedynku. Nie wszedł odpowiednio w tą walkę. No i generalnie nie może znaleźć momentu, w którym mógłby zaatakować, w którym mógłby wykorzystać swoje atuty,
które z rundy na rundę, że tak powiem, stają się mniejsze, bo ta szybkość będzie uciekała. Naprawdę analizując tę walkę runda po rundzie od samego początku, to ciężko znaleźć takie starcie, które można z czystym sumieniem wypunktować dla Skarpy. Tutaj cały czas ton temu pojedynkowi nadaje pięściarz z Francji. No, ciekawe są zawsze pojedynki, w których ci faworyci mają problemy. Tutaj wskazywany przez większość na porażkę Lajes Szajbi od początku pokazał, że nie przyjechał tylko po wypłatę do Turynu, boksując z lokalnym faworytem. No i dobrze to wygląda dla niego po 5 rundach. Nie wiem jak na kartach punktowych, ale patrząc na to, jakie problemy zaczyna mieć z tym nosem Skarpa i jak spada jego aktywność z rundy na rundę, no to może się okazać, że pełnego dystansu i liczenia punktów w tej walce wcale nie będzie. Początek 6 starcia. A Francuzi przez to, że oni... Teraz mamy... Poślizgnięcie, ale po ciosie to było poślizgnięcie. Po ciosie, ale jednocześnie nadepnął znowu na tę reklamę Andrea Skarpa. Leszek Jankowiak podjął decyzję, że nie będzie liczył. A to, co mówiłem, to, że Francuzi zawsze mają dobrą kondycję. Oni oprócz tego, że są przygotowani kondycyjnie, nieźle, bo cały czas są w treningu, to trzeba przyznać, że oddychają znakomicie podczas zadawania ciosów i w obronie. Gdzieś przy zmianie operatora padł chyba jakiś mocny cios, który wylądował na głowie Szajbiego, ale widzimy, że już chyba opanował sytuację Francuz i ładnie teraz odpowiedział lewym prostym. Kolejny raz między rękawicami. Okazuje się, że nie tylko w obronie przyjmuje cios, ale też przy próbach ataku. Skarpa jest bardzo otwarty. Jest wyprostowany, a Szajbi tam poszukał lewego w tułów. Teraz chyba trafił Skarpa lewym sierpowym, mam wrażenie, mocno Francuza w tej wymianie. Ale cały czas Szajbi w tej wymianie właśnie szuka lewego haka w tułów. I wydaje mi się, że trafił tym lewym hakiem. Proszę zwrócić uwagę, jak wąsko łokcie ma Skarpa. No i znowu Szajbi rusza z odpowiedzią. No, brakuje tych ponowień. Na chwilę uwierzył Skarpa, że może zrobić krzywdę Francuzowi, a teraz znowu cofa się do obrony. Moim zdaniem Francuz trafił w tułów i później jak wychodzi ciosami prostymi, to Skarpa te ciosy przyjmuje, bo chroni za wszelką cenę tułów. Się Szajbi. Skarpa to wykorzystuje. Zaczął zadawać więcej ciosów prostych. To też Francuz, powoli widać po nim, że zaczyna być tą walką zmęczony. Sam narzucił wysokie tempo. Mówił o tym, że trochę był zmęczony zbijaniem kilogramów. Jest aktywny, no ale na dystansie 12 rund kryzysy łapią każdego. Polował na lewy podbródkowy i trafił nad prawą ręką Skarpy po raz kolejny. Tylko generalnie ja jestem zdania, że lepiej być zmęczony zadawaniem swoich ciosów niż przyjmowaniem ich od rywala. No i tego zdania też jest Francuz. Teraz ładnie trafił prawym prostym na zakończenie tej rundy. No. Może podobać się ten pojedynek turyńskiej publiczności. Naprawdę sporo się dzieje, głównie za sprawą Eliasa Szajbiego, który od początku naciska, wywiera presję. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda na kartach punktowych. Skarpa w tej rundzie wrócił do gry i on miał momenty. Ta runda mogła być zapisana na jego korzyść, natomiast poprzednie wydaje mi się, że powinny być raczej na korzyść Francuza. Jeden włoski sędzia, jeden polski, Mirosław Bruzio, jeden sędzia ze Szwecji, Michael Huk. Moment tego pojedynku za nami. Tak, odrodził się w szóstej rundzie
Skarpa nawet wyszedł żywszy trochę z tego narożnika. Zobaczymy, czy Szejbi będzie w stanie utrzymać wysokie tempo pojedynku. Bo jeśli przestanie wywoływać presję, jeśli nie będzie podchodził blisko pod rywala, to myślę, że ta walka może obrać zły dla niego kierunek. Tak, jeśli Skarpa będzie potrafił utrzymać walkę na środku ringu, to będzie za chwilę wyglądało zupełnie inaczej. I widać było już w tej szóstej rundzie, że delikatnie trudy walki zaczyna Szejbi czuć. Zobaczymy, ile ten kryzys potrwa, kiedy znowu tak zdecydowanie ruszy do przodu. No i to jest pomysł, przepuszczać te pierwsze ataki Szejbiego, robić jakiś unik, clean, żeby nie dać mu się rozwijać. Nie dać mu się opierać żadnym ciosem, wtedy Szejbi nie ma dobrej pozycji do tego, żeby kontynuować atak. Natomiast kiedy Skarpa zostaje tak statycznie, zostaje w tym uniku, wtedy to jest woda na młyn dla Francuza. Warto zwrócić uwagę, jak od razu inaczej wygląda na twarzy Skarpa, jak on może trochę poboksować na środku ringu, jak cały czas nie jest pod presją. To jest zupełnie inny pięściarz i też odważniej zaczyna Włoch atakować. Chociaż teraz znowu ładnie trafił między rękawicami lewym prostym Szejbi. I poprawił podbródkowym. Poślizgnął się Francuz. I ładnie wyszedł teraz z pół dystansu lewym sierpowym. Tak, on czekał na ten cios, czekał na... Rozkręca akcent. Się Skarpa. Tak jest, czekał na akcent Francuza. Trafił mocno, zastopował Francuza. Sprawił, że respektu trochę nabrał. Ładna akcja Skarpy, dwa razy trafił prawym prostym, chociaż teraz nadział się na kontrę. Zaczyna ten pojedynek nabierać jeszcze większych rumieńców. Tak, bardzo ciekawe starcie. Przede wszystkim już w tej chwili ze zmianą prowadzenia, ze zmianą takiego tempa u jednego i drugiego. Szala przechyla się. Wydaje się, że Skarpa złapał właściwy rytm i nagle Szejbi trafia jakimś ciosem prostym i przechodzi do kontrataku, tak jak w tej chwili. Dobry matchmaking na pewno ze strony organizatorów. Zupełnie inne style obu pięściarzy, ale jak widać, ta walka dobrze się ogląda. No, w prawy hak tym razem w tułów. Wydawało mi się przez chwilę, że Szejbi zapomniał o tych ciosach w tułów, ale tylko na sekundę i wraca. Jak nie lewym, to prawym hakiem. Kolejna ciekawa runda za nami. Runda naprawdę trudna do punktowania. Jak większość zresztą w tym pojedynku. Też pamięta o ciosach na tułów Andrea Skarpa. To dodatkowo może osłabić Szejbiego. Jeśli Szejbi nie będzie w stanie już takiej stwarzać presji w drugiej połowie walki, to na pewno Skarpie będzie się boksowało dużo łatwiej. No ale Francuz z pewnością na zmęczeniu, oczywiście jeśli nie będzie zbyt wielu takich ciosów przyjmował, będzie potrafił iść do przodu, będzie potrafił zadawać cios. Ósma runda. Walka o pas IBF Intercontinental w kategorii super lekkiej. Od ataku rozpoczyna Szejbi. Tak, zwód lewym prostym, wyczekał, aż Skarpa wyjdzie z uniku, bo to był tylko i wyłącznie takie pokazanie, że będzie bił lewy i w drugie tempo lewy prosty, trochę za krótki, ale pomysł znakomity. Teraz z kolei podbródkowy. Bezkarnie trochę podchodzi Szejbi. Skarpa powinien boksować lewym prostym. Wiem, że to jest z mańkutem lekkie utrudnienie, ale mimo wszystko lewy prosty z mańkutem to bardzo ważny i niedoceniany cios. Dobry między łokcie, tam hak.
znowu w okolicach przepony z lotu słonecznego. Generalnie przy takich warunkach fizycznych Skarpa powinien boksować tylko czasami prostymi i utrzymywać na dystans Szajbiego. Widać, że w tym półdystansie to Hiszpan jest szybszy i Skarpa nie odnajduje się w tej fazie walki tak dobrze. Dobry lewy w tuł, dobry lewy podbródkowy w wykonaniu Szajbiego. I ten prosty, co już widzieliśmy. Ale jakby odradza się teraz Szajbi po tych dwóch trochę wolniejszych rundach. Znowu ta presja jest dosyć intensywna. Znowu trudniej boksuje się Włochowi. No i prawy sierpowy wyszedł ze swojej akcji właśnie. Prawym sierpem trafił od razu i ponawia atak. Nic sobie nie robi z ciosów Skarpy. Pięściarz z Francji twardo idzie do przodu. Nawet jeśli przyjmie jeden cios, to on wierzy, że to jest możliwość, żeby zadać swój. Teraz przyjął dwa, ale tak jak powiedziałeś, oddał od razu. No i on jest tym, który robi krok w przód. Teraz dobry, bezpośredni, lewy, prosty, zwód na tułów i wystrzelił. Teraz dobry hak w tułów. Po odchyleniu złapał na wydechu Szajbiego i prawy, prosty. To już nas przyzwyczaił po wyjściu z akcji również. No i zmienia tempo Francuz. Teraz znakomite przyspieszenie trzema ciosami. Teraz z kolei kilka ciosów takich mocnych. Ale ładna kontra Skarpy. Kilka razy trafił prawym prostym. No i nakrył to wszystko prawym sierpowym Szajbi. A w międzyczasie właśnie w momencie, kiedy Skarpa chce nabrać oddechu, Szajbi zawsze tam próbuje obniżyć pozycję i uderzyć ciosami w tułów. To, co powiedziałem, Szajbi potrafi walczyć nawet na dużym zmęczeniu. Zobaczymy, czy będzie na dużym zmęczeniu potrafił boksować Skarpa. We Francji nie mam wątpliwości, że ten pojedynek prowadziłby na punkt Szajbi. Jak jest we Włoszech, będziemy z ciekawością oczekiwać na te karty punktowe, bo naprawdę jest tutaj szansa na sprawienie niespodzianki. Jest aktywny Szajbi. Wydaje się, że no on zadaje więcej czystych ciosów, ale takie bardziej wyraźne ciosy raczej należą do Skarpy. Od szóstej rundy wyróżnią się w każdym razie trochę ten pojedynek. Są raz zmiana prowadzenia jednego, raz drugiego. Natomiast do szóstej rundy no to Szajbi prowadził tą walkę wyraźnie. Widzimy, Salvatore Kerki nie tylko promotor, ale również w narożniku potrafi podejść, zmotywować swojego pięściarza. No kto jak nie on może tutaj mieć pozytywny wpływ na Andrea Skarpę. Dziewiąta runda. Jak ciosów tułów i podbródkowych, czyli to, co mu daje największą przewagę. Rozpoczął Szajbi, no i ten prawy po odchyleniu. Coraz lepszy, ponownie. I prawy sierpowy. Widać, że bity trochę nasadą, trochę niedokręcany, ale jednak robi swoje. Już zaczerwieniony mocno tam policzek Skarpy i teraz znakomite dwa bezpośrednie lewe proste. Znowu kryzys ma Skarpa. Przestał odpowiadać na ataki Szajbiego. A jednak ta ciągła presja to jest męczący styl walki. Nie tylko dla tego atakującego, ale przede wszystkim dla pięściarza, który musi się bronić. Na pewno. No, ruch w tył nie jest ruchem naturalnym dla człowieka, także samo już poruszanie się wstecz kosztuje więcej, a jeszcze ciągła uwaga. Tempo walki kontroluje cały czas Szajbi, więc, że tak powiem, Skarpa musi bardziej uważać na to, co się dzieje w ringu. I trzeba pochwalić, że przy takim czasami chaotycznym tempie tego pojedynku bardzo czysta jest ta walka. Leszek Jankowiak tutaj pilnuje, żeby to wszystko było bardzo płynnie boksowane. Dobry podbródkowy. Szajbi nie ma mocnego ciosu, ale zastanawiam się, czy te wszystkie uderzenia nie skupują. Oj, teraz się bardzo mocny lewy sierpowy Skarpy. I poprawka prawym prostym. Szybko doszedł do siebie Francuz.
No zobaczymy, czy Skarpa pójdzie za ciosem, bo Francuz nie daje po sobie poznać, że coś jest z nim nie tak, ale ewidentnie zachwiał się na nogach. To był najmocniejszy cios, jaki przyjął w tej walce Szajbi. Teraz z kolei to on ładnie trafił wyprostowanego Skarpę prawym. No i ma instynkt, mimo że nie ma ciosu, ma instynkt zabójcy, bo od razu, kiedy trafia jednym, widzi, że trafił, od razu ponawia swój atak, a nóż się uda, a nóż będę mógł zdobyć jeszcze większą przewagę. No i zrobiło nam się w ringu mała awantura. Lepiej się w takim stylu czuje Szajbi. Teraz bezpośredni nakrót prawym sierpowym, ten lewy prosty. Znowu ruszył Skarpa, ale niedokładny był przy tym ataku. Kolejna naprawdę ciekawa runda. Już się wydawało, że w końcu faworyt gospodarzy dobierze się do skóry Francuzowi, ale jednak nie poszedł za ciosem, kiedy zachwiał lewym sierpowym Szajbi. Strasznie wyprostowany Skarpa uderza te swoje sierpowe. Niemal frontalna pozycja, bardzo łatwy do kontrowania prawym prostym i lewym prostym przez Szelbiego. To był ten lewy sierpowy, którymi poderwała się turyńska publiczność i tak naprawdę powinien poderwać się Skarpa, ale Szajbi, no nie wiem, czy tak szybko wrócił do siebie, czy po prostu nie dał po sobie poznać, że coś jest nie tak. Na pewno jedno i drugie, no. Prawdopodobnie potrafi przyjąć, ale też duże doświadczenie z dobrymi przeciwnikami sprawiało, że wie, jak zachować się w takiej sytuacji. 10. runda, bardzo szybko mijają kolejne starcia tego pojedynku. Ładnie trafił prawym Skarpa. Dobre otwarcie, taki energetyczny początek tej rundy. A Skarpa potrafi dynamicznie uderzyć, potrafi wrócić do gry. Natomiast w momencie, kiedy Szajbi łapie już swój rytm, kiedy zaczyna trafiać częściej, no wtedy ten obraz z jednej strony dobry prawy sierpowy i teraz złapał, jakby chciał Skarpa dobić swojego przeciwnika i zawsze nadziewa się na kontratak, teraz znakomity lewy z kolei podbródkowy Szajbiego. Duże doświadczenie nam tutaj pokazał Szajbi i też spryt, kiedy został na linach, po prostu chciał wpuścić i złapał na kontrę Skarpę. Teraz to on rusza do przodu, dobry lewy sierpowy. Lepiej Szajbi oddycha przy tych ciosach i ma lepszą kontrolę walki, lepszą kontrolę tego, co się dzieje w ringu. Pewniej się czuje w obronie, mimo że też przyjmuje grocioców, natomiast potrafi przyjąć mocno i dalej spokojnie przejść do kontrataku. Teraz dobry lewy prosty. Ale też prawy podbródkowy tam wszedł Skarpy, no, mocno przestrzelił tym razem lewym sierpem Skarpa. Coraz bardziej widać po Włochu zmęczenie, coraz obszerniejsze są te ciosy. Do tej pory boksował głównie prostymi, a teraz do tego wrócił, ale widzimy, że coraz częściej sięga po sierpowe. Ten bezpośredni lewy, taki z pochyleniem Szajbiego. Prawy prosty, cały czas skuteczny, to jest dobry ten prawy prosty, bity z biodra, teraz zatrzymał i ponowił atak lewą ręką. Podbródek jak zawsze skuteczny, tym razem zablokowany, ale dobry cios w ów, odchylił się Skarpa. Od razu zaatakował Szajbi lewym prostym na korpus. Presja mniej intensywna, ale jednak cały czas po stronie Francuza. Ale teraz mam wrażenie, że jakby Skarpa czuł, że on musi być aktywny, musi wygrać tę końcówkę, żeby no po prostu tego pojedynku nie przegrać. Musi zaznaczać swoją przewagę. To też nie jest jego taki naturalny styl i dzięki temu mocno się otwiera. Szajbi ma okazję do kontrowania, tak jak teraz. Strasznie obszerne są te sierpowe, jeszcze czasami prostymi robi to naturalnie Skarpa, natomiast
duże braki techniczne również przy ciosach sierpowych w wykonaniu zawodnika gospodarza. Savara? Savara? Najciekawsze fragmenty, tutaj naprawdę jest dużo dobrych akcji do powtórek i z jednej i z drugiej strony. Szczególnie Skarpa, który wydaje mi się, to była ta fajna akcja Szajbiego, kiedy złapał na linie, na linach lewym sierpem Skarpy. Do powtórek tak naprawdę akcje Skarpy są nawet trochę lepsze, bo one są czyste, przejrzyste, takie bardziej on jest efektowne. Szybszy, tak jest. Natomiast generalnie cały obraz pojedynku zdecydowanie na korzyść Francuza. Jedenasta runda walki o pas IBF Intercontinental w kategorii do 63,5 kg. Wskazywany na porażkę jest Szajbi od początku. Narzuca swoje warunki faworytowi gospodarza Andrei Skarpie. No i na kartach punktowych może w tym momencie prowadzić. Pamiętajmy, że Włoch boksuje u siebie, że publiczność bardzo żywiołowo reaguje na jego ciosy, na jego akcje. No ale to jednak to Szajbi na przestrzeni całej walki wydaje się pięściarzem trochę lepszym, trochę regularniejszym w tym, co robi. Teraz ładnie ustawia sobie swojego przeciwnika. Nie daje zbyt mocno skrócić tego dystansu w Skarpie. No ale jednak trzeba przyznać, że Skarpa często trafia tymi prostymi, ładnie kontruje. Też nie wiadomo, który styl walki będą preferować sędziowie bardziej. Bo wiadomo, że z kontrataku tak trochę do tyłu boksuje Skarpa. Nie każdy to lubi. No ale teraz znakomity lewy podbródkowy. No i taki lewy podbródkowy to jest moment w walce, kiedy spycha do defensywy Szajbi swojego przeciwnika. Potem dobry cios na splot Szajbiego, zderzenie głowami, reklamuje Skarpa. Dobry lewy sierpowy po raz kolejny, którym Włoch wraca do gry, ale gdzieś chyba ma problemy z prawym okiem po tym zderzeniu głowami. Pięściarz z Włoch. Bardzo ciekawe finałowe minuty tej walki. Od początku tutaj w zasadzie dzieje się w ringu bardzo dużo. Obniża teraz pozycję Szajbi. Jeszcze bliżej podchodzi, już bez ciosów prostych. Już tylko nastawiony na te haki podbródkowe. A teraz z kolei podbródkiem zaskoczył go Skarpa. Cały czas naciska Szajbi. Teraz trochę brakuje ciosów w tym półdystansie. Zapewne jakby zobaczyć statystyki, to być może ta skuteczność byłaby wyższa u Skarpy, bo on jednak wyprowadza mniej ciosów. Ale jeśli chodzi o aktywność, to tutaj góruje zdecydowanie pięściarz z Francji. To wszystko zależy od tego, tak jak powiedziałeś, co bardziej preferuje dany sędzia. Niektórzy lubią boks ofensywny, niektórzy doceniają ten kunszt bokstowania z kontrataku, z tym, że rzadko bywa skuteczny w tej walce z kontrataku Andrea Skarpa i tak rzadko, jak teraz. Rzadko, a teraz po ciosie, jeśli już po ciosie, który z pięściarzy przechodzi dalej do ofensywy, to jest to Szajbi. Jeśli on mocno trafia, to zaraz kontynuuje swój atak. Jeśli często trafia Skarpa, nawet mocno, przejrzyście, to on dalej się cofa i nic z tego nie robi. Ostatnia runda tego pojedynku przed nami. Ale skoro tam pojawia się już w narożniku Salvatore Kerki, być może jakąś tam pocztą pantoflową do niego docierają karty punktowe i być może on wie, że jest potrzebna taka silna motywacja pięściarzowi z Włoch.
bo na kartach punktowych jest co najmniej sytuacja wyrównana. Naprawdę dobry jest ten lewy sierpowy Skarpy, kontrujący przy tym wyjściu z pół dystansu, ale rzadko go bije. Finałowe trzy rundy, trzy minuty tej walki przed nami. Zdecydowanie poszedł do przodu Frances, ale pochylony na nogę wykroczną, przyjął grociosów już na początku tej dziesiątej, dwunastej, przepraszam. Ale teraz wyczekał i świetnie zadał lewy, prosty, swój. Takiego pochylenia bezpiecznie dla siebie. I teraz dobry prawy sierpowy. No ale też taką otwartą trochę rękawicą. Lewy ześlizgnął się po szczęce Skarpy. No jest mocno zdeterminowany Szajbi, aby zostawić absolutnie wszystko w tej finałowej rundzie. I teraz dobrym prawym nakrył akcję rywala i podbródkowy ponowienie przechodzi do swojego ataku Szajbi. I ładnie w końcu odpowiedział Skarpa prawym prostym. I tak to chyba będzie wyglądało do samego końca. Cios za cios. Akcja za akcję i teraz rusza do przodu w końcu Skarpa. Na stojąco oglądają wszyscy ostatnią rundę tej walki. Naprawdę dobry pojedynek, zacięty. Może nie jest to najwyższy pokaz boksu, ale z pewnością emocji nie brakuje. Teraz mocno przełożył się z nogi na nogę obszernym prawym sierpowym Szelbi. Opuścił ręce Skarpa, no jakby w końcu się rozluźnił w 12 rundzie. Jakby chciał pokazać, że to on panuje nad tym, co się dzieje w ringu. Ale myślę, że Szajbi za chwilę zbierze się do kolejnego ataku. Przestrzela swoimi ciosami Skarpa. Ale teraz prawym sierpowym trafi. Nawet jeśli nie trafia, to jednak zapycha tymi swoimi akcjami Szajbiego. Opuchlizna nad prawym okiem Hiszpana się pojawiła, dosyć wyraźna. To prawe oko się dosyć szybko zamyka teraz. To chyba jest skutek tych lewych sierpowych Andrei Skarpy. No tak, ale minuta do końca, już sędzia raczej nie przerwie tego pojedynku. Ograniczyć to może trochę widoczność, no ale ostatnie 50 sekund, finałowe. Powinien Francuz jeszcze ruszyć do ataku, żeby, że tak powiem, no dać sobie szansę na zwycięstwo punktowe w tym pojedynku. Ale zmęczony jest Szajbi. Jeden i drugi już ostatkiem sił, taką ambicją bardziej niż kondycją idą do przodu. Jeszcze próbuje Francuz atakować. Odpowiada Włoch. Kilkanaście sekund do końca pojedynku. Raczej tę rundę wygrywa Andrea Skarpa, boksując u siebie. Teraz jeszcze kilka celnych ciosów prostych. Opuszcza ręce. I zmęczony Francuz już nie zdołał go trafić. Końcowy gong. Świetny, emocjonujący pojedynek. Zobaczymy, kto zdaniem sędziów był w tej walce lepszy. Radość w narożniku włoskim. Ale zobaczymy, jak to widzieli sędziowie. Zasłużone brawa i dla jednego, i dla drugiego. Jeśli Andrea Skarpa wygra ten pojedynek, to mam dla niego dobrego rywala. Nazywa się Michał Syrowatka. Wiesz co? No nie wiem. Nie wiem, bo widać, że presji nie lubi, a Michał jednak potrafi. Dobrego oczywiście dla polskich kibiców. Dobrego dla polskich kibiców, dokładnie. Poczekajmy na werdykt. No ale tutaj zbiera gratulacje, gdzieś być może jakimś echem poniosły się karty punktowe i werdykt. Chociaż mina Salvatore Kerkiego. Ciężka do odgadnięcia. Tak, taka stonowana, taki trochę poker face. Zobaczymy. Nie było liczeń, może remis. Pierwsza połowa walki należała raczej do Szajbiego, w drugiej to się wszystko wyrównało, ale też były rundy, w których Francuz miał wyraźną przewagę. No,
że trochę potrwa to liczenie punktów. Raczej nie spodziewam się dużej przewagi ani w jedną, ani w drugą stronę. Jedyne, czego chyba możemy w tej walce żałować, to że nie wzięliśmy przy pierwszej rundzie kartki papieru i długopisu i sami sobie nie punktowaliśmy tak dla siebie. No tak, tylko że to trzeba by było liczyć każde pojedyncze uderzenie. Poza tym też trzeba przyznać, że przy wyrównanych pojedynkach, a nawet lekko na korzyść rywala, Włosi jednak dają dla swojego gospodarza. Ale pamiętajmy, że sędziują, punktują Polak, Szwed i Włoch. Ale bardzo często istotny jest ten czynnik własnej publiczności. To jak publika reaguje po poszczególnych akcjach, co utkwi w pamięci sędziego przy wyrównanych rundach. To naprawdę ma czasami decydujące znaczenie. Brawa od Leszka Jankowiaka. Dla Skarpy i dla Szajbiego. Po 12 rundach. Jednak to prawo oko nie wygląda aż tak źle. No i posłuchajmy werdyktu. Decyzja jednogłośna. Ladies and gentlemen, we have an unanimous decision. Giudice Hook 115 a 113. Judge Hook 115-113. Giudice Ruggeri 116 a 111. Judge Ruggeri 116-111. 116-111 sędzia włoski. Jankowiak. Arbitro giudice Mr. Leszek Jankowiak. 115 a 112. 115-112 u trzeciego sędziego, tylko nie Leszka Jankowiaka, ale Mirosława Bruzio. Decyzja jednogłośna. Dell'incontro. E nuovo campione intercontinentale IBF dei pesi superleggeri. Nato a Foggia. Residente a Torino. Jednak Włoch Andrea Scarpa wygrywa i zdobywa pas IBF Intercontinental w kategorii super lekkiej. Zdaniem sędziów on był nieznacznie w tej walce lepszy. Werdykt co najmniej dyskusyjny. Na pewno dyskusyjny, ale mogliśmy się spodziewać, że raczej pod gospodarza sędziowie będą punktowali ten pojedynek. Mi się osobiście bardziej podobał Francuz, natomiast Scarpa na pewno miał swoje momenty w tym pojedynku i tego mu nie można odebrać. Za wspólnie spędzony czas podczas tej gali w Turynie dziękują Maciej Miszkin i Piotr Momot. Do usłyszenia.